Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcinku z Goticzka, gdzie kontynuujemy naszą zlagowaną przygodę. Tak, zobaczymy jak będzie teraz działać. Ja tam coś pozmieniałem. Nie wiem czemu mam tak wysoko ekran. Coś tam pozmieniałem w ustawieniach. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej. Chociaż strzelam, że dalej będzie przycinać jak to Gotik. A siedzieć i myśleć to jest słabo. Nie będę smoczego korzenia używał, bo ja wiem, że te rośliny można pewnie później przerobić na coś. Dobra, co mamy za zadanie? Mamy jakieś zadania? Zaginieni ludzie w porcie, super. Czeladnik dla Corinis, dostać się do górnego miasta, mamy dużo roboty. A gdzie, jak się skradał? A, na X. Dobra, nie skradajmy się tu przy ludziach. Ej, nie masz tu czego szukać, zrozumiałeś? Kim jesteś? To nie twoja sprawa. Ja tu jestem szefem, jasne? Szefem? Czego? Tych skrzyń? Magazyn jest pod moim nadzorem, zrozumiałeś? Więc spływaj, bo dostaniesz po łbie. Nie trzeba tak niemiło. Kurde, bo cię okradnę. Tup. Taki nadzór to ja, wiecie co? Szczerze, to tutaj nic nie ma. Nie ma co się nawet skradać, tu nic nie ma do zlutowania, więc nieważne. Idziemy sobie może w port. Mamy tutaj dużo roboty tak naprawdę. Jak coś, to będziemy mogli pójść z Laresem. Sztuka walki, dobra. Ale będzie można iść z Laresem, więc to mnie chyba cieszy. Fajnie byłoby się przespać. Zostanie czeladnikiem też jest jakąś opcją, chociaż najemnik Lee jednak byśmy się trzymali ze swoimi, nie? Nie trzeba mi więcej kłopotów. Właśnie w tej części już są kobiety, nie? W tej części są już kobiety. Czyli wiecie. Coś nowego. Takie kobiety, co wiecie. Skąd ty to znowu musiały pojawić się problemy? Wiesz, nie znam się na otwieraniu zamków. No tak. Hej! Co tutaj robisz? Nazywam się Brahim. Zajmuję się kreśleniem i sprzedażą map. Skoro jesteś tu od niedawna, to może potrzebujesz planu miasta. Nie jest drogi, a na pewno bardzo ci się przyda, zanim poznasz okolice. Znasz już moje zdanie, nie musisz o to pytać. To prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Ta, obiło mi się o uszy. Nie wiem jednak, czy to prawda. Rozejrzyj się po okolicy. Chciałbyś tu spędzić całe życie? Nic dziwnego, że ludzie się wynoszą. Pokaż mi swoje mapy. Mapa terenów Corinis, drogę te mapy. Mapa Corinis. Przyjdź do mnie później. Na pewno będę miał dla ciebie coś nowego. Dobra, Brahimie, fajną marzonę. Nie okradłem go, bo nie mam jak. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Przyszło mi to do głowy. Ty co? Z innego kąta musimy z nim porozmawiać. Ej, ty! To wszystko tylko co tu robisz? A co mam robić? Piję! A jeśli pytasz, co robię przez cały dzień, to ci powiem. Organizuję walki. Nie sądzę, żeby coś się zmienić tego. Ty organizujesz walki? Codziennie. Od południa do wieczora. Za magazynem w dzielnicy portowej. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. To przecież nic nowego. Jakie są zasady walk? Całkiem proste. Można używać każdej normalnej broni. Żadnych łuków ani kusz. I żadnej magii. Walczymy, dopóki jeden nie padnie. Kiedy jeden z walczących pada na ziemię, walka się kończy. Zrozumiałeś? Kto wyjdzie z narożnika, ten odpada. Więc jeśli się wycofasz, ja wygrywam. Stawka wynosi 50 złotych monet. Jeśli wygrasz, zabierasz stówę. Jeśli nie, no cóż, wtedy twoje pieniądze znikają. Zrozumiałeś? Jasne. Mogłem ci powiedzieć, wszystko jest możliwe. Mieszkasz za tym magazynem? To tylko chwilowe.
Kiedy będziesz miał tyle złota, co ja, będzie cię stać na trochę luksusu. Byłem instruktorem musztry w armii, ale rzuciłem to, żeby zaznać przygód i poszukać szczęścia gdzie indziej. A teraz ugrzęzłem w tej dziurze. Moje ostatnie 100 sztuk złota zniknęło w kieszeniach strażników przy bramie. Więc staram się znowu zdobyć trochę pieniędzy. Musiałem nawet sprzedać swój miecz. Nic nowego. Komu sprzedałeś ten miecz? Wymieniłem go z handlarzem na targowisku na parę drobiazgów. Facet nazywa się Jora. Pochodnie i trochę żarcia, które dał mi w zamian, dawno już zużyłem. Raczej nie oddam mi go za darmo. To stary miecz. Nie będzie za niego dużo chciał. Pomyśl o tych pieniądzach jako o dodatkowej stawce. Po prostu trzeba odczekać. Co wiesz o wojnie z orkami? Nie mam wiele do powiedzenia. Wojna trwała zdecydowanie za długo. Prości ludzie głodują. Wszędzie wybuchają chłopskie bunty, które król tłumi bez litości. Ale jest ich za dużo. Jeśli wojna się szybko nie skończy, to będzie koniec królestwa. Czy możesz mnie wyszkolić? Jeśli naprawdę chcesz nauczyć się walczyć, to zmierz się ze mną. Ta lekcja będzie za darmo. Dziękuję, na razie. Na razie ci dziękuję. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Naprawdę sądzisz? Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić. Słyszę o tym po raz pierwszy. Mogłem ci powiedzieć. Nie widzę twojej twarzy. Założę się, że słyszysz tu wiele rzeczy. No i co z tego? Interesują mnie najnowsze wieści. Nie widzę w twoim ręku zakiewki. Za każdą informację, którą ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. To jest możliwe, trzeba uważać. Możemy jedynie przeczekać. Nie dam ci więcej niż 5. Co? 5 sztuk złota? Chcesz mnie zrujnować? Ode mnie to. Dobra, niech będzie 7. To wszystko tylko pogłoski. Dobra, zostawmy przy takiej cenie. 7 sztuk złota to uczciwa cena. Mądra decyzja. Jeśli chcesz coś wiedzieć, pytaj. Potrzebuję informacji. Niektóre problemy same się rozwiązują. Gdzie mogę znaleźć pracę? W porcie będzie ciężko. Najlepiej, jeśli udasz się do rzemieślników zamieszkujących dolną część miasta. Jeśli posiadasz w miarę przyzwoity miecz, możesz spróbować pojedynku z Alrikiem. Walczy za pieniądze. Znajdziesz go za magazynem. Czemu nikt mnie nie słucha? Co wiesz o zaginionych mieszkańcach? Tylko tyle, że ostatnio znikają w mieście ludzie. Wydaje się, że najbardziej dotyczy to obszaru portu. Na twoim miejscu tam bym o to popytał. Podobno niektóre przypadki dotyczą też osób z dolnego miasta. Koragon powinien wiedzieć więcej na ten temat. Prowadzi gospodę w dolnym mieście i na pewno słyszy wiele ciekawych opowieści. Coś w tej sprawie może wiedzieć również Halvor, sprzedawca ryb z nabrzeża. Choćby tylko z powodu dużej liczby klientów, których obsługuje. Czemu nie? No okej. Wszystko jest możliwe. Nie mamy już złota zbytnio, mieszek. Dobra, możemy się do niego dowiedzieć więcej informacji. Byłoby to przydatne. Wiecie, teraz to dzięki to będzie siedzenie i gadanie z ludźmi. A tak jest Gothic. Kto zalicza się do najbardziej wpływowych obywateli w mieście? Tutaj w porcie trudno znaleźć wielkie szychy. Tylko jeden jedyny Lemar posiada ogromne wpływy. Ma dużo pieniędzy, które pożycza na procent. Zajęcie to nie zyskało mu wielu zwolenników, ale wielu wpływowych obywateli zapożycza się u niego. Handlarze i rzemieślnicy również mają duże wpływy. Uważam nawet, że zbyt duże. Trudno być tego pewnym. Kto jest winien pieniądze Lemarowi? Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, powinieneś zajrzeć do jego księgi rachunkowej. Chociaż podejrzewam, że nie zdołasz tego zrobić w taki sposób, żeby niczego nie zauważył. Z tego co wiem, zawsze nosi ją przy sobie. Tak jakby brakowało mi. Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Chodzi mi o jak najszybszy zarobek. Coś specjalnego mówisz? To jest możliwe. Słyszę o tym po raz. Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. Musisz o to pytać. Ode mnie tego nie. Kto może mnie czegoś tutaj nauczyć? Tu w porcie możesz znaleźć kilku niezłych nauczycieli. Kowal Karl to bardzo silny mężczyzna. Z pewnością zna się na treningu siłowym. Wie również wiele na temat walki. Lares z kolei to przebiegły opryszek. Jego też czasami można znaleźć w porcie.
Jeśli jesteś na tyle szalony, możesz odwiedzić starego Ignaza. Podobno wie on co nieco na temat, ale... mikstur. Gdzie mogę ich wszystkich znaleźć? O, chłopcze, prędzej król wygra wojnę z orkami, niż ja zdołam ci to wytłumaczyć. Po prostu rozejrzyj się po dzielnicy, a prędzej czy później natkniesz się na nich. A jeśli nie znasz tego miejsca, udaj się do Brahima i kup sobie mapę. Jego z kolei nie trudno odnaleźć. Ma chatę tuż obok mojej knajpy. Za to powinienem zażądać podwójnej ceny. Czemu nikt mnie nie słucha? Daj mi coś do picia. Trzeba odczekać. Masz piwko, masz jakieś mięso. Czemu nikt mnie nie słucha? Ja nie mam nic z tym biednym typem. Dobra, mamy jakieś tam informacje zlepkowe. Jesteśmy biedni jak cholera. Zmieniłem ogólnie tekstury, zobaczymy jak to będzie działać. Może przestanie się cofać postać w końcu. Ty nie możesz nic powiedzieć, a ty? Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Proszę, proszę. Cóż? Powiadasz, że szukasz jakiegoś specjalnego zajęcia. W porządku, ale pamiętaj, ja tu rządzę. Co masz na myśli? Ano to, że słuchasz tylko mnie. Prócz tego przysługuje ci 1/3 zysku. Jeśli takie warunki ci nie odpowiadają, poszukaj sobie innej pracy. Jesteśmy partnerami. Dzielimy się po połowie. No dobra już, dobra. Tylko cię sprawdzałem. No i bardzo dobrze. Nie ma klepania biedy. Sprawiedliwie. Nie wiem, czym on się tak... Dobra, więc jaki masz plan? Znasz chyba kupca Baltrama. Jeśli nie, to najwyższy czas, byś go poznał i porozmawiał z nim. Baltram zatrudnia posłańca, który dostarcza mu towary z farmy Akila. Właściwie to zatrudniał posłańca, póki nie poderżnąłem mu gardła. Obecnie Baltram poszukuje kogoś na to miejsce i tu zaczyna się twoje zadanie. Zatrudnisz się u Baltrama. A przesyłkę od Akila przyniesiesz do mnie. Ja zaś sprzedam ją temu, kto zdecyduje się zapłacić najwięcej. I niech ci nie przyjdzie do głowy sprzedać przesyłkę gdzieś po drodze do mnie. Kapujesz? A co ja będę z tego miał? Dokładnie ci teraz nie powiem. Myślę jednak, że możesz liczyć na 400 sztuk złota. To dużo pieniędzy. Jak dojść do farmy Akila? Wyjdź z placu targowego przez wschodnią bramę. Jeśli podążysz ścieżką w prawo, wkrótce dojdziesz do kilku wykutych w skale stopni. Wejdź na górę, a znajdziesz się na farmie Akila. Kiedy mam się spotkać z Baltramem? W każdej chwili. Chyba już się domyślił, że jego poprzedni posłaniec nie wróci. Gdzie znajdę Baltrama? Jego kram znajduje się na placu targowym. W porządku, zgadzam się. Doskonale. W takim razie ruszaj w drogę. Pamiętaj jednak, że nieuczciwy posłaniec... To martwy posłaniec, jeśli wiesz, co mam na myśli. Się uspokój, panie. Zagarnęliby jak 400 i tak bym za to dostał. To jest dla mnie dużo. Ja jestem biedny, ja tutaj 8 monet, biedny, nic nie mam. Trudno mi w to uwierzyć. Dzień się zaczyna, co mnie cieszy. Naprawdę sądzisz? Jest tu tyle sklepów, tyle rzeczy do zrobienia, że... Lepiej by było, gdyby się przymknął. O, co jest? Co słychać? Ile chcesz? Co masz na myśli? Zajmuję się pożyczkami. Skoro do mnie przychodzisz, to czego mógłbyś chcieć? Oczywiście pieniędzy. Nikt nie chce tego słuchać. Pożycz mi trochę pieniędzy. Jasne, ile chcesz? Pobieram 20% od pożyczanej sumy. Trzeba po prostu słuchać. On po prostu za dużo gada. Muszę się zastanowić. Zdecyduj się. Wierz mi. Dużo pieniędzy może do niego, tylko pewnie mi nie pożyczy, że jestem jakimś nowym typkiem.
Ale zawsze warto wiedzieć, że jest coś takiego jak 1000 w pożyczkę. Nie ta strona. Strażnik. Że jesteś kimś specjalnym, a ty tylko strażnik jesteś. Jakbym wszedł tutaj... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie. Bieda. Niech miasto się budzi. Która jest godzina? 4:00, 5:00 zaraz. Może wyjdą na ulicę ludzie i będziemy chodzić. Spróbujemy dostać się do góry może? Zobaczymy, czy nas wpuszczą. Górne miasto. Stój! Do górnego miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Może mógłbyś zrobić wyjątek? Co? W tym mieście panują pewne zasady. Zasady, które obejmują wszystkich bez wyjątku. Jeśli pozwolimy ci je złamać, będziemy niesprawiedliwi w stosunku do całej reszty. Dobra, tu się nie dostaniemy. No nic, będziemy musieli tam jakoś przejść później. Stu! Do górny... Ja wiem, panie, tu po prostu... No! Sam się o to... Nie! Nie! No, teraz gień, to cię dorwę! On mnie zabił. Chłop, co mnie zabił, nie? No kurde mnie zabił, no. Pochodnie straciłem, czy nie? Nie, mam. Zabił mnie wasz kurde strażnik popierdzielony. Miasto jest w miarę duże. To bardzo typowe. Jak na Gotika, to wiadomo. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Mój mąż uważa inaczej. A ja nic nie wiem. No właśnie. Nie trzeba mi więcej kłopotów. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. A jak mu powiem, że u ciebie? Chcę terminować jako czeladnik u ciebie. U mnie? Nie! Miałem już wątpliwą przyjemność posiadania czeladnika. Jeden raz mi wystarczy. Poświęciłem wiele lat na jego naukę, a na koniec ten biedny głupiec się otruł. Wstąp na nauki do któregoś z innych mistrzów. Ale wraz z nią... Co muszę zrobić, żeby zostać twoim czeladnikiem? Moje sumienie nie zniosłoby ciężaru śmierci kolejnego dyletanta. W okolicy rośnie mnóstwo różnorodnych ziół. Wykorzystane w różnych kombinacjach dają zdumiewające efekty. Prawdopodobnie nie znasz nawet połowy z nich. Masz. Oto lista najważniejszych roślin. Przynieś mi po jednej z każdego rodzaju, a wtedy zastanowię się, czy przyjąć cię na czeladnika. Jeśli chodzi o te rośliny... Jeżeli sam nie potrafisz sobie z tym poradzić, to nie nadajesz się na alchemika. Rozumiem. No dobra, nieważne. Pokaż mi swoje towary. Zamiesz eliksur. Tam gadają o Inosie. Kowal śpi. Kowal! Muszę do was wejść, nie? Czego tu szukasz? No nie, musi on wyjść z domu, żeby mógł się po... Spryciarz? Kurna, wstawaj, jest już godzina, nie powiem która, aż 6:00 rano. No zaraz 6:00, wy nie pracujecie. Dobra, można schować tą pochodnię. Tam jest ten chyba gmach, tam słyszałem jak chwalą Inosa, więc strzelam, że tam jest gdzieś ten mag wody, bo mówił o jakimś tam miejscu. Jest mag wody, oczywiście. Hej. Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Kim jesteś? Nazywam się Vatras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii.
Co mogę dla ciebie zrobić? Mam list adresowany do ciebie. Do mnie? Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie. Od Kawalorna, myśliwego. Kawalorn? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza na miejsce spotkania, gdziekolwiek by to nie było. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. Znalazłem tę kamienną tabliczkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? To artefakt prastarej kultury, którą badamy już od dłuższego czasu. Jest ich kilka rodzajów. Część zawiera informacje o historii tego dawnego ludu. I te mnie właśnie interesują. Przynieś mi wszystkie, które uda ci się znaleźć. Czeka cię za to nagroda. Mam dla ciebie kolejną kamienną tabliczkę. Świetnie. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. Spoko. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. A czemu miałbym to zrobić? Przysyła mnie Kawalorn. Naprawdę? I co powiedział? Że nie wzgardzisz pomocą osób wszechstronnie uzdolnionych. A więc chcesz się do nas przyłączyć, czy tak, mój synu? Przybywam, by prosić cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Okej. Gdzie mogę znaleźć jakiegoś kapłana Inosa? Najlepiej rozejrzyj się po targowisku. Znajdziesz tam wysłannika klasztoru. Opowiedz mi o bogach. A co dokładnie chciałbyś o nich wiedzieć? Ale gadania tu jest, nie? W sensie dużo. O Beliarze? Powiedzcie mi o Beliarze. Opowiedz mi o Beliarze. Beliar jest mrocznym bogiem śmierci, zniszczenia i wszystkich rzeczy nienaturalnych. Toczy on wieczną wojnę z Innosem, ale Adanos dba, by ich siły zawsze były wyrównane. Niewielu ludzi pozostaje w służbie Beliara, ale są oni niezwykle potężni. Opowiedz mi o Adanosie. Adanos jest bogiem harmonii. To boski strażnik równowagi pomiędzy Innosem a Beliarem. Jest też wielkim sprawcą zmian i panem wód wszystkich mórz, rzek i jezior. Jego oddanymi sługami są moi bracia, magowie wody. Opowiedz mi o Inosie. Dobrze. Inos jest pierwszym i najpotężniejszym z bogów. To on dał światu słońce. W jego władaniu znajdują się światło i ogień, które podarował ludzkości. Inos jest też sprawiedliwością i prawem. Jego kapłanami są magowie ognia, a wojownikami mężni paladyni. Ciekawe. Dobra. A czekaj, a on może mnie uzdrowić za darmo? Możesz mnie uzdrowić? Adanosie! Dobra, czyli u niego można się uzdrowić. Spoczko. Mam błogosławieństwo. Expa trzeba zbierać, co nie? Bo ile mamy? Jeszcze troszkę. 460 expa i będzie level. Mam jeszcze punkt nauki, więc tak mogę się czegoś nauczyć. Kowal jeszcze... No kurde, pierdzieleni ludzie, no. Nie mówże o tym, nie wiesz. Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watras dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Nie. Znasz moje... Kurna, zapomniałem, że jeszcze trzeba od drugiego. Ci tu śpią! Cholery jedne. Dobra, w kolejnym odcinku ogarniemy sobie to wszystko. Wiem, że są króciutkie odcinki ostatnio, ale dobra, damy radę. Więc cześć czołem. Udusisz się rosołem, a tam jest ten statek.